Siemanko, słuchajcie, dwa słowa, ale najpierw ty jedno, potem ty drugie, które kojarzą ci się z Polską. Racuchy. Racuchy, dobra. Drugie słowo, które kojarzy się z Polską? Gołąbki chyba. Dobra. To na szybko stworzymy z tego utwór po polsku, racuchy i gołąbki. Czekaj, tu nie jest tak, że na ten temat można non-stop tu rozprawiać. Racuchy i gołąbki, jedno drugie to potrawa. Mogę tak myśleć, o wiele tutaj proszę, a jak gołąbki chcę, to tylko z takim sosem pomidorowym. Dla mnie super dobra, rozwalam w dwóch ruchach, bo kiedy zjadam gołąbka, to potem zjadam racucha. Dla mnie to jest ekstra, daj mi teraz pożyć, bo po słonym to zawsze dobrze wjeżdża mi tu słodycz. Myślę o tym, gram na wolno, tworzę sobie w sumie sztukę, jak racuchy. No to tylko ziomek, cukier, puder. Dla mnie ekstra, myślę o tym, znam się na tym. Ale cukier, puder, proszę tylko bez przesady. Mówisz gołąbek, robię sobie na szybko tu rap, tak. Najlepsze gołąbki to robi moja babcia. Wiesz co jest grane, myślę o tym, mam tu przedział. Najlepsze gołąbki, moja babcia z tysiąclecia. Dobra, mogę lecieć tak do nich koleś. Jak gołąbki, no to tylko w środku z pomidorem i z ryżem. Tak to tu widzę, gołąbki mogę jeść tu częściej. Jak gołąbki, no to tylko z polskim mięsem. Ty mówisz racuch, myślę o tym, czekaj, w ten sposób jak mam racuchy, to tu nie zwlekam. Ona ma butelkę wody tu za sobą, łączę to tu z bitem, ma tu puszkę, no bo dobre racuchy są tylko popite. Mogę tak tu myśleć teraz, w sumie na racuchy ja liczyłem nieraz. Jak je połączyć, gram na wolno, wybacz. Jak będziesz przegryzać racuchy gołąbkami, to na stówę będziesz żygać. Myślę o tym teraz nadal, mówisz gołąbki to są małe ptaki, każdy z nich nie lata. Myślę o tym, dam ci gołąbki tu w zastaw. Małe gołąbki nie latają, bo wypadają z gniazda. Racuchy super, nie wiem jak to wygląda. Myślę, czekaj, co jest tutaj dobre znów. Może podpowie mi Google, może podpowie mi Bóg, może podpowie mi próg, jest dla mnie za wysoki cud. Jak wygląda racuch, gram koleś, to taki faworek. Nie jestem pewien, mam z tym problem, co tu nie jest dobre ziombel. Ty, jak wygląda racuch? Dobrze. On wygląda prawie tak jak pączek. Ona mówi, że racuch wygląda dobrze. Mówią dobre ziomy, nie ziomalki. Dobry racuch to taki jest wypieczony. Weź ogarnij. Dobra, mogę tak myśleć, uwierz. I kończąc, jedno drugie bardzo lubię. Dzięki. Ja również.